Witam Państwa, gołębie Bolka. Jedziemy na koszowanie gołąbków. Gołąbki siedzą w krateczkach. Wodę tam jeszcze bardziej będzie dawno. Czwarta krateczka. Ile macie sztuk zakoszowanych teraz? 48 sztuk, jakby startowały. Pierwszy lot było 52, tak? 52 sztuki. Dwie odpoczywają, tak? I dwie zginęły, czy co? Trzy tu, brat mówił, zginęły. Pakujemy na busika, panowie. Jedziemy za lizą. Panowie, jutro lot. W tej samej miejscowości znowu? Jeszcze raz? To trzeci lot z tej miejscowości, tak? Ale z tej miejscowości, bo już one tam były raz, drugi, teraz. Trzy razy już były. Także dogramy jeszcze troszeczkę na koszowaniu. Na razie połudzujemy. Wyjeżdżamy właśnie do punktu wkładań w Elblągu. Tutaj koszują gołąbki. Tutaj brat zostanie, bo tu sporo czasu schodzi, później przyjedzie po niego znowu następny brat. Samochodu jeszcze dużego nie widać. Tam jest punkt wkładań. Nie wiem, czy ustać nawet. Chwileczkę przepauzujemy, muszę tutaj być. Niestety panowie nie każą nagrywać. Nie wiem czemu, nie będę się z nimi kłócił. Jutro trzeci lot z tej samej miejscowości, tam jak się nie mylę, Pasewalk, czy tam 360 chyba 2 km. Tu gołębie już stoją w koszach, kabiny jeszcze nie ma. Tutaj się odbywa to koszowanie, każdym nagrywać trochę tylko z samochodu nagram. Także czekamy do jutra, panowie, zapraszam na lot. Dziękujemy za oglądalność. Oby jutro było jak najlepiej dla wszystkich hodowców. Pozdrowienia. Dobrych lotów. Ja dzisiaj jeszcze przewożę gołąbki na działkę młode. A chłopaki jeszcze taką wolierkę dobijają. Na razie tymczasową. Bo jeszcze nie mam tego zaciągu. Także pozdrawiamy wszystkich i do usłyszenia jutro na locie.